Witam Państwa, znaczy witamy Państwa. Słuchajcie, dzisiaj to będziemy dwie osoby tutaj nagrywać, ale jest to spowodowane tym wartością merytoryczną tego filmu. Sprawa nawet dzisiaj wróci się do 1 stycznia. Tak się do 1 stycznia, do Sylwestra zeszłego roku. Ale na pewno wszyscy oczekiwaliście tego filmu. Dziękuję za wszystkie komentarze i za to, że nawet się domagacie czy na Facebooku, czy też na tutaj na YouTubie domagacie się filmu, więc dlaczego mnie nie ma. Nawet niektórzy mi tutaj zarzucali, że mnie porwali obcy. Słuchajcie, to jest komedia, ale to tak nie do końca jest komedia. Porwali mnie obcy, dlaczego miałem tutaj tylko dość dużą przerwę w filmach i domagacie się. No, zawsze tematyka jest frapująca. I na pewno ona jest frapująca, ponieważ widzimy to, ponieważ mamy kontakt na WhatsAppie z niektórymi, z Państwem, z widzami, mamy jeszcze kontakt mailowy. Też dziękujemy za te wszystkie maile. A więc cały czas coś się dzieje. I dlaczego to była przerwa? Otóż przerwa była spowodowana właśnie jedną rzeczą, dlatego będziemy wracać aż do początku. Czyli tutaj, kiedy te wszystkie sprawy się zawiązywały w Sylwestra zeszłego roku. Później był drugi numer w sierpniu w Radomiu. No i teraz właśnie był przyczyną właśnie tej przerwy. Ale co się stało? Jak to Państwu teraz powiedzieć? Ja trochę powiem o rzeczy pozornie, która jest niezwiązana, ale tak naprawdę jest związana z tym. Powiem o historii maserów. Co to jest maser? To jest nieciągła wiązka elektromagnetyczna. To jest tak zwany impuls, skoncentrowany impuls elektromagnetyczny. I to nazywało się swojego czasu, ja to znam od 10 lat, to się nazywało jako maser. Mamy na przykład lasery, mamy promienie Dornera, to jest nieciągła wiązka laserowa, używane w niemieckich Haunebu, to były statki antygrawitacyjne, czyli magnetyczne. To właśnie one szturmowały, atakowały armadę Byrda w 1947 roku. To jest raz. Natomiast jeżeli chodzi o elektromagnetykę, to właśnie mieliśmy tutaj okazję zapoznać się, ponieważ no, szereg ludzi się zna na tych rzeczach bardzo dobrze i wie, jakie są objawy takich uderzeń elektromagnetycznych, impulsów elektromagnetycznych. Ja już Państwu chyba kiedyś w jednym filmie mówiłem, że ktoś z porażonym impulsem elektromagnetycznym gdzieś między 2 a 3 w nocy, bo tak mi to opowiedziano, to był cały taki poskręcany. Impuls elektromagnetyczny jest skoncentrowany na jakimś organie i, albo na całym człowieku. Jest to bardzo taka wąska wiązka. To jest właśnie ten maser, tak to można nazwać. I to służy temu, służbom specjalnym, tak zwanym szwadronom śmierci. Niektórzy o tym mówili z polityków takich pozaobiegowych, że są szwadrony śmierci, to one właśnie one używają tych elementów elektromagnetycznych, tych impulsów, tych wiązek. I ja przerobiłem 3 impulsy elektromagnetyczne. Ostatni impuls to był właśnie w sobotę chyba. Sobotę. W sobotę 2 tygodnie temu, tak? Prawie 2 tygodnie temu. W sobotę przerobiłem 3 raz. Pierwszy raz przerobiłem impuls. Przerobiłem uderzenie maserem w moim domu, w Komorznie. Na przełomie, znaczy to było w Sylwestra zeszłego roku, po którym leżałem ponad dwie doby w łazience. Przeleżałem właśnie 2 doby i po prostu po tym uderzeniu i tak dalej. I zastanawialiśmy się nad kwestiami tym, co się stało właśnie te 1,5 tygodnia temu w sobotę. Co to się właśnie działo? Dostałem impuls, on był tak zorganizowany, że byliśmy w takiej miejscowości, pojechaliśmy do takiej miejscowości, która jest tutaj może 7 km od nas, w Holandii, to nie było już w Polsce i po prostu zastanawialiśmy się, co to było. Oczywiście zostało to upozorowane na tak zwaną padaczkę, żeby można było to w ten sposób sprzedać, żeby no, nikt nie mógł uwierzyć w to, że objawy padaczkowe
były spowodowane właśnie uderzeniem masera. I tutaj chcemy trochę szczegółów Państwu opowiedzieć z tego właśnie wydarzenia, ponieważ zorientujecie się po tytule, a tytuł będzie bardzo fajny. Wojna trwa. A więc jeszcze jest sprawa nieskończona. Głównie proszę zwrócić uwagę, na czym polegała właśnie jakby sens tego typu ataków. To już jest trzeci atak. Pierwszy atak miał zamknąć temat w ogóle niebocentryzmu. W listopadzie ja zamknąłem kanał. Miałem pójść do piachu. Natomiast później byłby wyłączone wszystkie filmy i temat by już po prostu nie istniał. Drugi atak, jaki jest sens był, taki, żeby po prostu też nie było filmów. I jak już wcześniej Państwu mówiłem, miałem język tak pocięty, chcieli mi obciąć język, żeby też nie było tych filmów. Nie? Teraz, tym razem, też miało się tak stać, żeby mnie wyłączyć na tyle, żebym też mnie wybić jakby z impetu robienia filmów. Ale akurat szukaliśmy tematu i oczywiście, ponieważ my tutaj jako para to świetnie współpracujemy z Violą, a więc tutaj lecą takie tematy i tutaj Państwo też pytaliście się nawet dość dawno temu, no zróbcie jakiś film o Szyszynce. I myśmy właśnie o tej Szyszynce mieli powiedzieć i szykować, ale wczoraj stała się taka dziwna rzecz. Znaczy, wiecie co, to nie są takie dziwne rzeczy, bo za chwilę Wam Państwu powiem, skąd ja mam informacje, dlaczego one przychodzą. Dlaczego są takie, a nie inne. To Państwu powiem w ten sposób. Wczoraj po prostu jeden z moich znajomych z Facebooka, jak i po prostu Violi, oni się po prostu zgłosił z pewną sprawą związaną właśnie z związką energetyczną, z jego doświadczeniami życiowymi i tak dalej. No dyskusja była burzliwa i akurat to jest specjalista od właśnie tych wszystkich ciągłych, nieciągłych wiązek elektromagnetycznych, od maserów i tak dalej, to elektronik specjalista, który po prostu, my spytaliśmy się o te kwestie, czy to są kwestie chorobowe, czy to nie są kwestie chorobowe. Co to było? I myśmy tak właśnie się cofnęli aż do 1 stycznia, czyli do 31 grudnia zeszłego roku. No i że cała dyskusja wyszła, powiedzmy, o co tutaj głównie chodzi. Mnie akurat teraz wyłączyli na tydzień, półtora tygodnia, no ale Państwo też widzę, reagujecie. Po prostu chodziło tylko o to, żebym po praktycznie nie robił film. Dlaczego? Otóż szczególnie film, znaczy chyba tu każdy film, ale szczególnie ten film o hybrydach tak zaciekawił towarzystwo, że nagle zaczęli ludzie zwracać uwagę na pewne rzeczy, na które nigdy by sobie nie mogli zwrócić uwagi. Oni by nawet się nie połapali, z kim mają do czynienia, bo wiecie co? Tak to jest z hybrydami. Hybrydy są tak przemaskowane, żeby nikt nie widział wroga. Żeby nikt nie widział wroga. Żeby ten wrog był ukryty. Bo wiecie co, największa sztuka w czasie na przykład wojen to było ukrycie sił, mocy przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. A więc tak samo film o hybrydach ma tam po prostu rekordową przebitkę, która powoduje, że wielu ludzi pisze do nas, że po prostu oni no wręcz w tej chwili oni sobie nie wyobrażali sobie, że no dookoła nich jest tyle hybryd i takich różnych rzeczy, nie? A więc widzicie, że po ilości wejść i po ilości odzewu tego filmu, to widzimy, że ogromne jest zainteresowanie. Więc po tym filmie, no niestety, Szwadrony Śmierci chciały wkroczyć do akcji. A więc trzeba facetowi dalej tam, powiedzmy, wyłączyć go po prostu, jakby jak się nie da go wyłączyć na stałe, to przynajmniej na trochę. No i teraz tak, co się stało właśnie w te 7 km stąd, to jest Waalwijk w Holandii. Co tam się stało? Kiedy pojechaliśmy do polskiego sklepu, on się jak nazywa Wisła, tak? Warta? Warta. Warta. Tam pojechaliśmy, zaczęliśmy się samochód, no i słuchajcie, no i była sytuacja taka, że wyszliśmy na taki ogólny deptak, plac i na tym placu zaczęliśmy
raczej spacerować, no i w sumie wracaliśmy już do samochodu. Aż tu nagle, co ja poczułem? Normalnie w ręce był prąd. Normalnie jak mi ktoś podłączył do prądu, oczywiście komórkę miałem w kieszeni i być może ta komórka była tutaj jakby elementem, powiedzmy, impuls, jakby generatorem tego impulsu, ale niekoniecznie, chociaż różne rzeczy mogą być. Raczej nam wytłumaczono to w ten sposób, że ten prąd w mojej ręce był spowodowany tym, żeby upozorować właśnie atak padaczkowy. Ja oczywiście się zwaliłem od razu na ziemię, poranione ręce, jeszcze do dzisiaj mam po prostu co ślady tych poranionych rąk, po prostu spadłem, upadłem, powiedzmy kolano też tam rozbite. Ale co było ciekawego, właśnie ten prąd, właśnie to jest najważniejsze, że to było powiedzmy no, raptem półtora tygodnia temu, ten prąd w ręce i ten taki pozorowany atak padaczkowy. No i się zastanawialiśmy, czy to jest padaczka, czy to nie jest padaczka, więc tutaj Wiola poczyniła pewne kroki, ale nam to wytłumaczono bardzo prosto, że to nie był żaden atak padaczkowy. Tutaj możemy też zdradzić pewne szczegóły opisu, ponieważ no, trafiłem, sytuacja była taka, że deptak i plac, gdzie zawsze jest w Alwajku kupę ludzi, nagle on dziwnie był opustoszały. Była jedna kobieta, która na hasło pomocy, to akurat Wiola wzywała pomocy, ponieważ nie mogła po prostu normalnie w telefonie włączyć ten numer, no, gdzie się mówi na pogotowie. Nie mogła wbić tego numeru, po prostu czary mary się działy. Nie można było to zrobić, telefon jakby przyblokowany został. Nie można było to zrobić, a ta kobieta, co zrobiła, tak podejrzewam, że to była osoba właśnie z tych szwadronów, współpracująca. Ona po prostu szybkim krokiem uciekała, po prostu wręcz wiała po prostu. Po prostu nie udzielając pomocy, ale w końcu jakoś nagle zeszło się kupę ludzi, no i tam w któryś z tych Holendrów zadzwonił na policję, tam na to pogotowie. Na 112, czyli to jest telefon alarmowy. Na 112 przyjechała karetka, no i teraz co się dzieje w karetce najciekawsze. No i teraz ja w tej sprawie już oddaję głos Wioli, bo ona wyszła do karty, ja oczywiście straciłem przytomność. No i po prostu jedziemy. I w karetce dopiero wyszły elementy, które żeśmy zbierali później do kupy. O co to chodzi, że to nie było żaden atak padaczkowy. No i teraz oddaję głos Wioli, prosimy, powiedz co się stało. Holenderska, powiedzmy, służba zdrowia zadziała w pełnym impecie. Bardzo dobrze zadziałała i teraz zobaczymy, co tam właśnie oni robili w tej karetce. I to są właśnie te elementy, gdzie możemy zebrać sobie całe do kupy tej układanki. Prosimy. Witam oficjalnie. W momencie, gdy zabrano Mariusza do karetki, poproszono mnie, żebym weszła do środka, żebym zdała relację, co się stało, jak się stało. No i opowiedziała wszystkie szczegóły tych okoliczności. Akurat tak się złożyło, że mogłam sobie tam usiąść w tej karetce i siedziałam obok elektrokardiogramu. Robiono Mariuszowi EKG serca dwukrotnie. Za pierwszym razem pytał się mnie po tym odczycie EKG. Ja sama widziałam, że jest fatalne. Fatalne. Ja nieraz miałam robione EKG i nigdy nie widziałam takich odczytów. No ewentualnie w filmach. Także widziałam, że z tym sercem coś się dzieje i on się mnie pytał, czy on ma problemy z sercem. Ja mówię, że nie. Za chwilę powtórzył to badanie. Wyszło tak samo, czyli bardzo źle. Nie użyję tutaj żadnych medycznych sformułowań, bo nawet nie potrafię. W każdym razie wynik wyszedł taki sam. I znowu się mnie zapytano, czy Mariusz ma problemy z sercem. I ja mówię, że nie, na pewno nie ma i nie miał. A on mówi, to już teraz ma. I poprosił kierowcę, żeby włączył sygnał i żebyśmy na sygnale pojechali do szpitala, do Tilburga. W szpitalu
też się mnie pytano, ponieważ oglądano te wyniki, oczywiście podłączyli go pod cały ten monitoring pracy serca i organizmu. Pytano się mnie właśnie o, znowu mi zadano pytanie, czy on miał kiedykolwiek problemy z sercem. Oczywiście powiedziałam, że nie, zgodnie z prawdą. Ja wiem, jakie Mariusz bierze leki, jakie naciśnienie, bo po pierwszym zamachu ma kłopoty z ciśnieniem. Więc ja wiem, jakie on leki bierze i na co i tak dalej, więc absolutnie wiem, że na serce nie ma leków i niejednokrotnie z nim rozmawiałam i nigdy nie mówił, że ma problemy z sercem. Więc stanowczo powiedziałam, że nie. Zrobiono mu echo serca, czyli zrobiono mu prześwietlenie. Okazało się, że praca serca w szpitalu wróciła do normy. I po tym badaniu, po prześwietleniu serca też wszystko było ok. Natomiast też bardzo mnie zdziwiło to, że zarówno jak i przy tym ostatnim ataku, tak i przy tym ataku w Radomiu była taka sytuacja, że on miał rzut ciśnienia tak wysokiego, przy którym się ma wylew po prostu. Po tym wszystkim ja zaczęłam składać to wszystko jedno do drugiego. No w Radomskim, w Radomskiej, znaczy kiedy w Radomiu był atak, ci ratownicy stwierdzili, że to był tak wysoki rzut ciśnienia tętniczego, który spowodował atak padaczki. Oni mu już w tym momencie EKG prawdopodobnie nie robili w drodze do szpitala, zawieźli go do szpitala, nie jechali w każdym razie na sygnale, z tego co pamiętam. I tam była całkiem inna bajka, że to jest atak padaczki w wyniku bardzo wysokiego ciśnienia. To ciśnienie bardzo długo wracało do normy, jakiś tydzień. Tak samo było tu, że dziwnym trafem przy tym ataku padaczkowym, jak oni to nazywają, był bardzo wysoki rzut ciśnienia tętniczego, też taki wylewowy i właśnie ta zaburzona mocno akcja serca. Kiedy zaczęłam szukać w ogóle w internecie czegokolwiek na temat padaczki, ja mówię, okej, z padaczką można żyć, dobrze, dojdą jakieś tam leki, będzie musiał brać, musiał się leczyć, no bo oczywiście pierwsze co, no to uwierzyłam, dobra, to był atak padaczki. Ale okazało się, że Mariusza nie można skwalifikować do żadnej padaczki. Do żadnego typu padaczki. To znaczy się, on ma kilka tam, powiedzmy przy tym ataku, kilka takich symptomów się pokrywa, ale te symptomy zwykle są sklasyfikowane. Takie symptomy są do takiego typu padaczki, takie do takiego, takie do takiego. I nigdzie nie było napisane, żeby kilka z nich były, dajmy na to, w jednej, powiedzmy, klasyfikacji. I nigdzie też nie znalazłam żadnych informacji na ten temat, żeby przy padaczce były takie anomalie z sercem i ciśnieniem. Więc to nas właśnie skłoniło do zastanowienia się, czy to był na pewno atak padaczkowy. No i tutaj nasz znajomy, kto nas będzie też oglądał, nasz znajomy wytłumaczył nam to pod względem technicznym. Otóż każdy z naszych organów ma określoną częstotliwość wibracji. Nazywa się to rezonansem i całość organizmu z tymi narządami jest w takim samym rezonansie jak Ziemia. Natomiast sztucznie wytworzony impuls elektromagnetyczny powoduje arytmię danego narządu do tego stopnia, gdzie mi wytłumaczono w ten sposób. Dlaczego ja miałem właśnie w karetce wyniki fatalne, a w szpitalu wszystko gra? Otóż, ponieważ to był tylko bardzo krótkotrwały impuls. Gdyby on trwał dłużej, to by rozwalił serce. To byłoby efekt taki, jak uderzenie pomidora w ścianę. O, w ten sposób. Dlatego były takie, a nie inne wyniki. Druga sprawa, co chcemy powiedzieć,
rozregulowanie serca powoduje automatycznie tak nagły skok ciśnienia, który miałem. To wszystko w tej chwili wróciło do normy. Ale właśnie wytłumaczono mi te wszystkie detale techniczne i ja mogłem się cofnąć, co spowoduje, że to wszystko, co było, było podobnie w Radomiu, a przede wszystkim było tak samo, wręcz identycznie w Sylwestra zeszłego roku. I było to tym spowodowane, ponieważ ten impuls elektromagnetyczny był tak skierowany, że akurat łazienka ma ścianę z garażem i garaż znajduje się zaraz za ścianą łazienki. Kiedy przeleciał przeze mnie impuls elektromagnetyczny, to uderzył też w samochód i częściowo go uszkodził. Tam są jakieś szczegóły, detale i tak dalej. Dopiero sprawa w ogóle wyszła niedawno. Chodziło wyglądał ten, o co chodzi, ponieważ ja zamieniłem auta, tamte zamieniłem, powiedzmy, na obecne, to ten, który po prostu zajmował się tym uszkodzonym Fordem Fiestą, chwycił się za komputer, bo też się zorientował, że coś z tym autem jest nie tak, nie tylko kwestia tam uszczelki pod głowicę, to co kiedyś tam opowiadałem i tak dalej, jeszcze inne rzeczy. On wziął się za komputer, on wyglądał, komputer pokładowy, komputer pokładowy wyglądał tak, jakby rok leżał w wodzie. Wszystkie styki były po prostu wręcz zaśniały i tak dalej. I ten fachowiec to ocenił to, że to po prostu właśnie tak wyglądały elementy elektroniczne po uderzeniu elektromagnetycznym. A więc to już po prostu mieliśmy kolejne jakieś z tych dowodów, że one są, że to był impuls elektromagnetyczny, który przeleciał przez ścianę, uderzył częściowo jakieś tam resztki tego impulsu, znaczy, bo generalnie ja byłem celem tego impulsu, ale przeleciał dalej, ponieważ to było wszystko obok, no to samochód musiał też dostać, nie? Tutaj w Holandii, no to zostało to zrobione w ten sposób, że ja miałem być lokalizowany, dlatego miałem ten telefon, znaczy telefon miałem dziwnym trafem właśnie przy sobie i widocznie chodziło o to, że ten maser, który miał we mnie uderzyć, to on był tak skonstruowany, tak zrobiony, aby być 100% pewności, że ja dostanę, to znaczy, że musiał być kontakt wzrokowy z agentami szwadronu. I tak on był. I właśnie ta kobieta, która uciekała, no to najprawdopodobniej była właśnie członkiem tego szwadronu. I dlatego uciekała, nie udzielała pomocy. Ponieważ ja miałem dostać ten impuls, który mógł być skierowany gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś pojazdach, które były zaparkowane gdzieś obok, bo widziałem takie pojazdy, były na przykład tam restauracje, siedzieli ludzie, a więc w tych restauracjach, bo to było przeszkło widać, było zaparkowane pojazdy, w tych pojazdach mogło być właśnie to urządzenie tak skierowane, a kontakt wzrokowy był po to potrzebny, żeby wiedzieć, żeby impuls szedł dokładnie w tą osobę, nie? I dlatego jest taka przerwa, dlatego obcy mnie jeszcze nie porwali. Ale co ja bym jeszcze chciała dodać, proszę Państwa. Kiedy ja się zagłębiałam i to dość naprawdę głęboko w wiedzę na temat padaczki, czyli epilepsji, wychodzi na to, że do wywołania ataku padaczki u człowieka, który po prostu medycznej tak zwanej, potrzebne są jakieś impulsy do tego. To znaczy jakieś elementy, które wywołują u chorego ataki padaczki. Są to jakieś błyski światła nienaturalne, nagłe, jakieś czynniki. Słuchajcie, nie mogłam znaleźć takiego czynnika, który by wywołał, u Mariusza jakikolwiek atak, jeśli by był rzeczywiście chorym na padaczkę, bo jeszcze tutaj półtora tygodnia temu w Walwajku ta sytuacja mogła mnie zauważyć, szliśmy ulicą, aczkolwiek te okoliczności, które towarzyszyły temu atakowi, były co najmniej dziwne. Szliśmy przez deptak, który był wypełniony ludźmi i mnóstwo ludzi mijaliśmy, gdzie po dwóch minutach nagle zrobiło się na ulicy pusto. Uwierzcie, że zrobiło się pusto, nie było żywej duszy. Ja się rozejrzałam,
w momencie, gdy chciałam wołać ludzi o pomoc, a tu nie ma nikogo. Jedna kobieta, która bardzo szybkim krokiem po prostu uciekała. Ona doskonale słyszała, że ja ją wołałam. Nie było nikogo. I tego numeru nie potrafiłam wykręcić. Jakby telefon był przyblokowany. Okoliczności były bardzo dziwne. No, ale jeszcze właśnie ostatnio, to jeszcze, no dobrze, może jakimś tam cudem, ponieważ to już się robiło tak troszeczkę ciemno, aczkolwiek to jeszcze było dość widno. Jeszcze jakiś błysk światła może skądś mógłby się trafić, aczkolwiek wątpię w to. Natomiast jak to się ma do sytuacji w Radomiu, kiedy ty rano wstałeś? To była siódma rano. To była siódma rano. To nie było tematu. I my byliśmy w pokoju hotelowym. Nie było żadnych hałasów, nie było żadnych świateł, nie było żadnych czynników, które mogłyby u chorego wywołać atak padaczkowy. Więc dlatego to wszystko skłoniło nas do refleksji nad tym, co to było. Czy to był atak padaczkowy, czy to był atak jakąś falą elektromagnetyczną. Wytłumaczono nam bardzo dobrze właśnie te elementy, dlatego Państwu robimy ten film, że to właśnie, no to czyli można tutaj podsumować, przerobiłem po prostu trzeci atak impulsem elektromagnetycznym. Być może te wszystkie trzy ataki były powiązane z sobą i na pewno tak były, ponieważ generalnie chodzi o to, żeby mnie w jakiś sposób wyłączyć z tematyki, ponieważ tutaj w momencie, kiedy tutaj z Wiolą jesteśmy razem, my jesteśmy bardzo skuteczni, bo to widać po hejtowych komentarzach. Po prostu widać było, szczególnie ja zauważyłem po tym filmie o hybrydach, że tutaj to jest grubszy numer. To jest gruby numer. Ja Państwu tutaj też zalinkuję w opisie do filmu wszystkie te okoliczności, które robiłem tam odnośnie spraw właśnie na przełomie roku i tak dalej. Co możemy tutaj powiedzieć? Że tematy są i będą. Ja mówiłem już tutaj, temat akurat tu się walcuje już, temat jakby o szyszynce. I o energii serca. I energii serca, on dokładnie, to się dopiero zaczyna. To się dopiero, jak to się mówi, najciekawsze jest przed nami, bo to, co się dzieje, to się dopiero zaczyna. A więc widzicie, wali na mnie cała flota, bo nie ma innego wyjścia. I ja po prostu Państwu tutaj nadaję i będę to spokojnie robił, ponieważ wiem, że ta wiedza jest, czy doświadczenia są na tyle cenne, że Państwu trzeba to powiedzieć, ponieważ dzieje się dużo różnych rzeczy. Niektórzy twierdzą, że no nic się nie dzieje, tutaj tego tak ciężko oczekiwać i tak dalej. Państwo sami zauważacie, że już się dużo rzeczy dzieje. Tutaj nawet w Holandii to też patrzymy, że jak się coś dzieje, to wylatują takie no, niby na, no, ćwiczenia, powiedzmy, wiecie co. Ale one zawsze w dziwnym momencie następują. Otóż chodzi, no to tak opowiem, taki jeden szczegół, nie? W jeden dzień tutaj była jakaś ostra latanina, wiecie co? No, można powiedzieć, że to są ćwiczenia. No dobra, powiedzmy, że są ćwiczenia, nie? To jest taka koło Tilburga baza lotnicza i tam latają takie ciężkie helikoptery transportowe amerykańskiej produkcji na wyposażeniu armii holenderskiej. To jest tak zwany Chinook. Ale co chcę Państwu powiedzieć? Właśnie kiedy był szturm na pałac i wszystkie konsekwencje, to one latały jak szalone. I ostatnio one też latały jak szalone po prostu. Nawet jechaliśmy gdzieś tam, wracaliśmy z Bredy, to po prostu one nam towarzyszyły. Towarzyszyły po prostu. Jechaliśmy autostradą około tego, no jakby, jak to się mówi, po prawej burcie mieliśmy właśnie dwa helikoptery transportowe, no i dobra. No w każdym razie takie są rzeczy. Na pewno wyczuwacie Państwo, że cały czas coś się dzieje, rzeczywiście coś się dzieje. To jest taka tak zwana pozorowana cisza przed burzą, bo przed nami są rzeczywiście wydarzenia i my je oczekujemy i Państwo też. I sami to czujecie. O, i nawet o tym piszecie. Także dziękuję za wszystkie maile, za spostrzeżenia, komentarze i tak dalej. Praktycznie no, macie rację, tutaj niektórzy zauważyli, że w sumie tematyki nie ma końca, rzeczywiście nie ma końca.
Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Państwo na tyle przedstawić sytuację, że no, starają się mi zamknąć usta. Akurat, no widzicie, próbowano to w styczniu, nie zamknęli, teraz mamy co? Grudzień, to już rok mija.